Weronika Kurtycz, Centrum Terapii Dialog. Witam wszystkich na webinarze w kolejny wtorek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takim bardzo ważnym i popularnym temacie, o zespole jelita drażliwego. Więc dzisiaj ze mną są dwie panie doktor. Pani doktor Karolina Radwan, pani doktor, która jest gastrologiem. Zapraszam. O, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich. I pani doktor Karolina Sapota-Zaręba, psychiatra z Centrum Terapii Dialog z poradni nerwic i lęku. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Czy mogłyby panie tak dosłownie w dwóch zdaniach coś powiedzieć o sobie? Dobry wieczór, nazywam się Karolina Radwan, jestem lekarzem gastroenterologiem. Pracuję jako lekarz w zasadzie od 18 lat i w zasadzie od początku mojej kariery głównym punktem mojego zainteresowania były choroby jelit. Aktualnie również zajmuję się szeroko pojętą gastroenterologią, ale cały czas zaburzenia czynnościowe jelit i inne choroby, inne patologie z tej grupy są główną dziedziną w zakresie, której konsultuję moich pacjentów. Dziękuję. I pani doktor Karolina Sapota-Zaręba? Dobry wieczór. Ja pracuję w szpitalu ogólnopsychiatrycznym na co dzień, natomiast dodatkowo właśnie w Centrum Terapii Dialog, w poradni leczenia nerwic i lęku oraz w poradni leczenia depresji. Dziękuję bardzo. Panie doktor, co to jest w zasadzie IBS? IBS, czyli inaczej zespół jelita drażliwego, może zaczniemy od gastrologa, pani doktor Karolina Radwan. Tak, zdecydowanie czuję się wywołana do tablicy jako pierwsza. Zespół jelita drażliwego i na ten skrót, którym operujemy bardzo często, jest to zaburzenie czynnościowe jelit, tak mówiąc najkrótszym terminem, prawda? Cóż to znaczy zaburzenie czynnościowe? Jak sama nazwa wskazuje, jest to odchylenie od normy, pewna nieprawidłowość, pewna patologia, w której to dochodzi do nieprawidłowego sposobu pracy naszych jelit, tak? Czyli ta czynność, sposób, w jaki funkcjonuje nasze jelito, jest absolutnie niezgodna z tą normą. W rezultacie dochodzi do całego szeregu objawów, których odpowiednia konstelacja, jeśli występuje u danego pacjenta, pozwala nam rozpoznać właśnie to konkretne zaburzenie czynnościowe, jakim jest zespół jelita drażliwego. Także z definicji ten rodzaj zaburzenia czynnościowego, czyli IBS, jest to sytuacja, w której w wyniku tychże zaburzeń pracy jelit, po pierwsze pacjent odczuwa bóle brzucha. To jest warunek konieczny do rozpoznania zespołu jelita drażliwego i temu bólowi brzucha towarzyszą nieprawidłowości w zakresie rytmu wypróżnień, czyli sposobu, w jaki oddajemy stolec, prawda? Czyli nie wystarczy tylko, że pacjent powie, na przykład, że ma biegunkę, prawda, żeby już diagnozować tu zespół jelita drażliwego, tylko muszą być spełnione te dwa podstawowe kryteria, czyli ból brzucha z towarzyszącą nieprawidłowością w zakresie wypróżnienia. I ta nieprawidłowość może dotyczyć albo konsystencji stolca, prawda? Czyli na przykład dochodzi do towarzyszących biegunek, czyli luźnych, licznych wypróżnień w ciągu doby, bądź też zaparć, prawda? Czyli nieregularne, niecodzienne, twarde zwykle stolce. A pani doktor Karolina Sapota-Zaręba, co by powiedział psychiatra? Jakby odpowiedział na takie pytanie, co to jest ten zespół jelita drażliwego i dlaczego jest tutaj w ogóle z nami dzisiaj właśnie psychiatra? No właśnie, odpowiedzmy sobie, dlaczego w takim składzie, bo może to takie dosyć wydaje się niecodzienne połączenie, gdzie jelita, gdzie mózg. Natomiast okazuje się, że jelita i mózg mają ze sobą ogromnie dużo wspólnego. Przede wszystkim trzeba by powiedzieć, że jelita nazywamy tym drugim mózgiem, ponieważ rzeczywiście tam zlokalizowany jest prywatny jelit układ nerwowy, tak zwany jelitowy układ nerwowy, który składa się z ogromnej liczby ponad 100 milionów neuronów, wyścielający całą powierzchnię przewodu pokarmowego. Czyli dlatego możemy powiedzieć, że jest to takie w sumie największe skupisko komórek nerwowych po naszym ośrodkowym układzie nerwowym, czyli taki drugi zawiadowca naszego, który kieruje naszym organizmem. Więc tutaj to połączenie między jelitami a mózgiem jest bardzo duże.
A to połączenie dzieje się poprzez tak zwaną oś jelitowo-mózgową. I to jest takie bardzo ważne pojęcie, które właśnie tłumaczy nam te zależności. Czyli można powiedzieć, że mamy taką drogę pomiędzy jelitami a mózgiem, poprzez którą przekazywane są różne informacje. I te informacje przekazywane są zarówno drogą neuronalną, czyli właśnie przez połączenia nerwowe, ale też innymi drogami, na przykład drogą endokrynną, czy przez wydzielanie hormonów, przez wydzielanie różnych substancji biochemicznych, substancji immunologicznych, między innymi cytokin, czyli tak jakby bardzo dużo mamy połączeń. No i też jak mogą się Państwo spodziewać, na każdej z tych dróg może dojść do jakiegoś problemu, czyli do jakiegoś zaburzenia, które odczujemy zarówno w naszych jelitach, ale też właśnie w naszym stanie psychicznym. Czyli dobrze rozumiem, że jeżeli jakaś osoba podejrzewa u siebie, że ma zespół jelita drażliwego, to powinna podjąć leczenie u obu specjalistów, tak? Nie, niekoniecznie tak jest. W sensie nie u wszystkich pacjentów tak jest. Większość zdecydowanie poradzi sobie gastroenterolog, natomiast bardzo duża współchorobowość zaburzeń psychicznych i zespołu jelita drażliwego występuje. Czyli wtedy, jeżeli zauważymy objawy towarzyszącego zaburzenia psychicznego, jak najbardziej warto się zgłosić do psychiatry. To o tym będziemy z pewnością jeszcze mówić. Dobrze. Natomiast pozwolę sobie wtrącić jeszcze, bo myślę, że to jest dobry moment, że zaobserwowano, zbadano to dokładnie, że ta korelacja z emocjami szeroko pojętymi u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, korelacja objawów, nasilenia objawów z tak zwanym stresem, właśnie z emocjami, sięga nawet 80-90% pacjentów, czyli u większości osób z zespołem jelita drażliwego no, większy lub mniejszy związek no, z tym z tą sferą psychiczną, psychologiczną jest. Nie od razu musi być oczywiście ten zespół depresyjny, jakiś głęboki lęk, ale jednak no te sfery, jak już tutaj pani doktor powiedziała, są ściśle powiązane. Chciałabym się też dowiedzieć, tak jak wielu naszych uczestników, skąd w ogóle bierze się zespół jelita drażliwego? Jak to się dzieje, że nagle zaczynają się różne problemy związane z brzuchem, tak, na początku, że wszystko było dobrze, a w którymś momencie no, zaczyna nas ten brzuch pobolewać, mamy problemy z wypróżnieniem, jakieś odbijanie się zaczyna. Co jest jakimś, co za tym stoi, jaki jest powód? Pani doktor Karolina Radwan, poproszę o odpowiedź. No, pytanie jest bardzo, bardzo oczywiście ciekawe i równie skomplikowane, żeby udzielić prostej odpowiedzi w jednym zdaniu. Także generalnie uważa się, że ten patomechanizm, sposób, w jaki powstaje, rozwija się zespół jelita drażliwego, jest bardzo złożony i wieloczynnikowy. Tak? Wiemy na pewno, że odgrywają tutaj rolę no, trzy takie, można powiedzieć, grupy czynników. Przede wszystkim to, co już zostało wspomniane, dochodzi do zaburzeń w tej komunikacji między naszym centralnym systemem nerwowym, czyli naszym mózgiem, a właśnie tym układem nerwowym jelitowym. I w wyniku różnych aberracji, nieprawidłowości w tym przesyłaniu informacji w jedną i w drugą stronę, bo te wiadomości, te SMS-y idą dwukierunkowo tutaj, prawda? Dochodzi do rozregulowania, prawda, tego naturalnego rytmu pracy jelit. Gra tutaj również rolę taki no, nierozerwalnie związany z tą osią mózg-jelito-czynnik, który określamy mianem nadwrażliwości trzewnej. Jest to też termin ściśle związany właśnie z układem nerwowym jelitowym. Tak? Nadwrażliwość, innymi słowy nadmierne reagowanie, tak? W tym przypadku ze strony jelit, na różne bodźce, prawda, życia codziennego, które w stanie normalnym, w stanie pełnej fizjologii takiej reakcji nie powinny wywołać. I te bodźce w przypadku nadwrażliwości tego naszego układu nerwowego jelitowego, to może być i pokarm, i właśnie różne emocje, które przeżywamy, także cały szereg różnych czynników. I wreszcie bardzo duża grupa tych elementów, które uważane są za kluczowe w rozwoju zespołu jelita drażliwego, to jest nasz mikrobiom jelitowy. Tak? Tym terminem określamy te wszystkie drobnoustroje, które zamieszkują nasz przewód pokarmowy, przede wszystkim jelita, bez których oczywiście nie moglibyśmy normalnie funkcjonować na tym świecie i coraz więcej o nich wiemy. Wiemy też właśnie, że wpływają na kondycję naszego mózgu i całego szeregu innych organów. I zaburzenie proporcji, zaburzenie różnych relacji między tymi drobnoustrojami też jest uważane, że no istotnie przyczynia się do rozwoju zespołu jelita drażliwego.
Należy tutaj również wspomnieć takiej bardzo szczególnej postaci zespołu jelita drażliwego. To jest tak zwany poinfekcyjny IBS. To jest szczególna sytuacja, w której to do rozwoju zespołu jelita drażliwego dochodzi po przechorowaniu epizodu infekcji żołądkowo-jelitowej. Tak? Któż z nas nie miał kiedyś jakiejś infekcji typu jakieś rotawirusy, prawda, w dzieciństwie? No, każdy z nas przynajmniej raz w życiu jakiś rozstrój taki żołądkowo-jelitowy przeżył, prawda? Oczywiście zespół jelita drażliwego absolutnie nie jest chorobą infekcyjną, prawda? Natomiast w tej postaci poinfekcyjnej no niejako funkcjonuje to jelito jakby cały czas ta infekcja i czynnik zakaźny miał miejsce, mimo że dawno już nasz układ immunologiczny i organizm sobie z tym poradził. I uważa się, że nawet 10-30% wszystkich pacjentów z zespołem jelita drażliwego to są te osoby z postacią poinfekcyjną. I zazwyczaj zbierając wywiad z takim chorym, ci chorzy są w stanie zidentyfikować, że przebyli kiedyś taką infekcję, nie? I że wcześniej wszystko było ok, w ogóle nie skarżyli się na żadne problemy jelitowe, a od tamtej pory, mimo że no mówię, brali leki, wyleczyli się z jakiejś bakteryjnej, czy tam wirusowej, czy pasożytniczej infekcji, ale od tamtej pory stale już te kłopoty się utrzymują, prawda? Także to są te poinfekcyjne postacie. A pani doktor Karolina Spota-Zaręba, jakie są psychologiczno-psychiatryczne aspekty właśnie podstawy też zespołu jelita drażliwego? To znaczy tak, najważniejsze są te zaburzenia w funkcjonowaniu osi jelitowo-mózgowej i właśnie te zaburzenia mikrobioty, czyli dysbioza, na którą zresztą wpływają wszystkie te czynniki takie psychologiczne, psychospołeczne. Z takich czynników psychologicznych to na pewno taki przewlekły, długotrwały stres, na który pacjent jest narażony. Jakieś traumy w dzieciństwie, doświadczenia przemocy fizycznej, przemocy seksualnej. Przeróżne tego typu traumatyczne doświadczenia odbijają się potem na zdrowiu psychicznym i też właśnie na zdrowiu jelit. I na pewno też duża współchorobowość z zaburzeniami psychicznymi, głównie tutaj z zaburzeniami depresyjno-lękowymi, najwięcej takich pacjentów tutaj doświadcza tych objawów jelitowych, ale też w innych chorobach stwierdzono, między innymi w OCD, czyli w zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym, też u pacjentów ze schizofrenią to obserwowano, także w wielu zaburzeniach psychicznych, natomiast większość to są te objawy depresyjno-lękowe, czyli jakby ten stres ma ogromnie negatywny wpływ na funkcjonowanie tej osi i na tej zasadzie rozwijają się te objawy jelitowe. Pozwolę sobie wejść znowu słowo, bo mam takich pacjentów, którym no oczywiście staram się dokładnie opowiadać to wszystko, o czym w tym momencie mówimy w trakcie konsultacji, ale mam takich pacjentów, że jak przychodzi, co do czego opowiadamy o tej roli stresu, o tych emocjach, prawda, mówię, ale pani doktor, ja się w ogóle nie stresuję, tak, ja w ogóle nie mam żadnych stresów teraz, prawda, i rzeczywiście no wielokrotnie tak jest, natomiast jak gdy pogłębi się ten wywiad, prawda, gdzieś tam no, tą nić zaufania z pacjentem się zdobędzie, okazuje się, że no owszem, teraz może to jest świetnie funkcjonujący, często na wysokich stanowiskach pacjent, prawda, pracujący, świetnie sobie radzący ze stresem, natomiast okazuje się, że rzeczywiście przebył gdzieś tam w dzieciństwie, czy właśnie w jakimś okresie młodzieńczym, naprawdę trudny okres, to zazwyczaj są osoby właśnie narażone na też szeroko pojętą jakąś przemoc psychologiczną, prawda, czy tak zwane trudne dzieciństwo. I rzeczywiście nawet zbadano, że pacjenci z zespołem jelita drażliwego dwukrotnie częściej, no właśnie w dzieciństwie, doświadczyli tychże traum, o których powiedzieliśmy. Także oczywiście nie jest powiedziane, że wszyscy, prawda? Natomiast ta prawidłowość jest tutaj no bardzo ściśle zdefiniowana. Tak, chciałam jeszcze dodać do tego tematu nadwrażliwości trzewnej, że rzeczywiście to jest jakiś taki istotny element i tutaj nawet w badaniach jest pokazane, że u tych pacjentów obszary mózgu, które są odpowiedzialne za odczuwanie bólu, są bardziej aktywne w badaniach, czyli to nie jest jakby jakiś zwykły dyskomfort, tylko to jest po prostu fizycznie odczuwany przez nich ból, który my widzimy w badaniach obrazowych. Pani doktor, to przechodzimy już do kolejnego pytania o diagnozę zespołu jelita drażliwego. Już nawet teraz na czacie widziałam różne zapytania, czy na przykład ból brzucha jest konieczny, żeby stwierdzić zespół jelita drażliwego, czy menopauza też może w jakiś sposób przyczyniać się, no to bardziej byłoby do poprzedniego pytania, do właśnie takich zaburzeń związanych z jelitami. Jak wygląda diagnoza?
Najpierw rozumiem, że idzie pacjent, którego bardzo boli, albo ma właśnie takie różne zaburzenia od strony układu pokarmowego do gastrologa. To jest jakaś tak intuicyjnie ścieżka, prawda? Diagnostyka zespołu jelita drażliwego opiera się przede wszystkim na takich specjalnych kryteriach. To już wprowadzam was troszkę w tajniki gastroenterologii od kuchni. Te kryteria nazywają się kryteriami rzymskimi, bo kiedyś w Rzymie eksperci się zebrali i na podstawie oczywiście badań, obserwacji wieloletnich ustalili pewne wytyczne, jak powinno się z takimi pacjentami postępować, prawda? I te kryteria rzymskie, to jest bardzo szczegółowa lista rozmaitych objawów, cech, sposobów, w jaki pacjent się zachowuje w określonych sytuacjach. I jeśli na podstawie szczegółowego wywiadu wychwycimy te objawy, te cechy, prawda, i one układają się w ten charakterystyczny zestaw, o którym pokrótce na początku powiedziałam, podając definicję zespołu jelita drażliwego, wstępnie możemy już stawiać rozpoznanie zespołu jelita drażliwego. Tak jak Państwu powiedziałam, powtórzę, to jest dość ważne i to pytanie ciągle się tutaj przewija wśród osób nas obserwujących. Aby rozpoznać tę formę zaburzenia czynnościowego, jakim jest zespół jelita drażliwego, konieczne jest, to są warunki absolutnie konieczne, stwierdzenie po pierwsze bólów brzucha, tak? Także bez bólów brzucha nie ma rozpoznania zespołu jelita drażliwego. Więc musi być obecny ból brzucha, który występuje w kontekście towarzyszących mu zaburzeń wypróżnień, prawda? Czy to biegunek, czy zaparcz, czy naprzemiennych biegunek i zaparcz, prawda? Więc jeśli stwierdzimy takie występowanie w określonych sytuacjach, wstępnie możemy taką roboczą diagnozę zespołu jelita drażliwego postawić, prawda? Oczywiście nieco inaczej wygląda postępowanie u pacjenta młodego, tak poniżej powiedzmy tego 45 roku życia, który nie manifestuje, jak to się ładnie w medycynie nazywa, nie przedstawia, nie relacjonuje, że ma jakieś objawy alarmujące, o czym za chwilkę powiem, co to jest ten alarm w gastrologii. Więc jeśli mamy młodego pacjenta bez objawów alarmujących i w zasadzie bardzo duże prawdopodobieństwo już z tego wywiadu płynie w stronę właśnie rozpoznania zespołu jelita drażliwego, to stosując te kryteria, o których powiedziałam, rzymskie, to rozpoznanie, ta diagnoza jest najczęściej bardzo precyzyjna i bardzo często nie ma nawet konieczności poszerzania jakoś szczególnie diagnostyki. Oczywiście obowiązują nas pewne zasady, ale nie po to, żeby tak naprawdę diagnozować zespół jelita drażliwego, tylko żeby wykluczyć pewne choroby, które mogą przyjmować ten sam, a bądź zbliżony obraz kliniczny. I to, co nas obowiązuje, to zdecydowanie po pierwsze wykluczenie przyczyn infekcyjnych, prawda, bo wiadomo, że zakażenia jelitowe też mogą i z biegunkami, i z bólem brzucha przebiegać, prawda, więc na pewno gastrolog zaleci szeroki panel badań na pasożyty, posiewy stolca, to wszystko, co właśnie ma na celu wykluczyć ten element zakaźny, prawda. Powinniśmy też wykluczyć taką chorobę, która nazywa się chorobą trzewną, czasami określamy ją mianem celiaki, tak? To są synonimy. Jeszcze prościej mówiąc, jest to tak zwana nietolerancja glutenu. Może nie do końca to jest termin precyzyjnie medyczny, ale mniej więcej o to chodzi. Także też te podstawowe badania na pierwszej takiej wizycie gastrolog powinien zlecić, prawda? Inaczej nieco się przedstawia sytuacja, jeśli po pierwsze pacjent jest w starszym nieco wieku, czyli przekroczył ten 45-50 rok życia, prawda? I jeśli nawet młody pacjent zgłasza nam bardzo niepokojące objawy, takie, które mogą sugerować inną chorobę, groźną chorobę bardzo, inną niż zespół jelita drażliwego. I tu parę słów o tych objawach alarmujących, bo to jest niezmiernie ważne, także pewnie przekroczyłam czas odpowiedzi na moje pytanie, ale muszę o tym powiedzieć. Ale nawet alarm przed chwilą słyszałyśmy. Więc jeśli pacjent przychodzi do gastroenterologa i w pierwszych słowach relacjonujących swoje problemy opowiada nam, że on widzi krew w stolcu, tak? To już ta lampka czerwona w głowie gastroenterologa powinna się zapalić, prawda? Jeśli nam mówi, że objawy zaczęły się nagle, ostro, parę dni temu, prawda? Raczej mało prawdopodobne, że jest to zespół jelita drażliwego. Jeśli objawy wybudzają w nocy, tak? Czyli jeśli pacjent noc za nocą gdzieś tam budzi się na przykład z powodu bólu brzucha, prawda? To jest bardzo duży niepokój. Zespół jelita drażliwego takich objawów absolutnie nie powinien powodować. W tym spektrum objawów alarmujących są też wymioty, na przykład gdy pacjent traci na wadze w sposób taki, który trudno wyjaśnić jakimiś dietami redukcyjnymi, prawda? To wszystko są
symptomy, które no, nakazują pogłębić to bardzo istotnie i szybko diagnostykę, bo wiem, no, prawdopodobnie może się za nimi kryć no, ciężka, bardzo poważna choroba. Nie chcę przez to powiedzieć, broń Boże, że zespół jelita drażliwego jest chorobą niepoważną, absolutnie nie. Natomiast tak jakby skrupulatnie podchodzimy do objawów alarmujących, bowiem, tak jak powiedziałam, za nimi zazwyczaj kryje się tak zwana choroba organiczna, czyli taka, która może wręcz życiu grozić, tak? Która może spowodować bardzo ciężkie powikłania i tu w tym spektrum chorób organicznych jest chociażby rak jelita grubego, prawda? Czyli te wszystkie najwyższego kalibru patologie w gastroenterologii. Więc wracając do meritum, podstawowa taka diagnostyka zespołu jelita drażliwego to bardzo dobrze dokładnie zebrany wywiad z pacjentem, tak? Plus pewne podstawowe, dodatkowe badania wykluczające te patologie, które mogą imitować, przebiegać w sposób zbliżony do zespołu jelita drażliwego. Na pewno się pojawiły pytania też o badania endoskopowe, ale to może już później, w sensie czy robić kolonoskopię, tak? Pacjentowi z podejrzeniem zespołu jelita drażliwego. Więc dobrze. Na razie... Wrócimy do tego. A w którym momencie pacjent powinien skierować się do lekarza psychiatry? Ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że bardzo często pacjent przychodzi właśnie skierowany przez lekarza gastroenterologa albo przez lekarza rodzinnego już z kompletem badań z rozpoznanym IBS-em. Natomiast niewątpliwie powinien zgłosić się zawsze wtedy, jeżeli podejrzewa u siebie jakieś niepokojące objawy, które mogą sugerować na przykład zespół depresyjny albo sugerować występowanie zespołu lękowego. Czyli może pokrótce powiem, na czym te objawy mogą polegać. Depresja jest chorobą, która składa się z pewnego zespołu objawów. To nie jest jeden objaw występujący od czasu do czasu, tylko to jest jakby grupa objawów, która musi się utrzymywać przez określony czas, według obecnych kryteriów, co najmniej przez obecnych jeszcze kryteriów, przynajmniej przez 2 tygodnie. I takie podstawowe objawy zespołu depresyjnego to jest po pierwsze obniżony nastrój. To taki nastrój wyraźnie nieprawidłowy dla danej osoby, który się utrzymuje każdego dnia, przez większość dnia i jest mało reaktywny na takie czynniki życia codziennego, czyli dzieje się coś przyjemnego, niekoniecznie poprawia to nastrój pacjenta. A druga sprawa to obserwuje się spadek nastroju, spadek energii, taką zwiększoną męczliwość u pacjentów, czyli oni mówią, nic właściwie takiego nie robiłam, a jestem cały czas zmęczony, czyli taka zwiększona męczliwość. I też obserwujemy taką anhedonię, utratę zainteresowań. To znaczy, że rzeczy, które wcześniej sprawiały nam radość, nie wiem, czytanie, jazda na rowerze, przestają pacjenta interesować, staje się on na to obojętny, nie sprawia to już radości. To są takie podstawowe objawy, które mogą zaniepokoić. No i mamy też szereg takich objawów dodatkowych, które się mogą pojawić. Czyli między innymi jakiś spadek samooceny, negatywne myślenie o sobie, czy takie poczucie winy nieadekwatne za bardzo do sytuacji. Pacjenci często skarżą się na zaburzenia funkcji poznawczych, czyli mówią, zaczynam zapominać, mam problemy z pamięcią, ciężko mi się skoncentrować. To są też częste objawy. Pojawiają się zaburzenia snu i to różnego rodzaju, czyli i pacjenci skarżą się na trudności z zasypianiem, wybudzenia nocne, ale też na zwiększoną senność w ciągu dnia. Mogą być zaburzenia apetytu, też różnej maści. On może być i obniżony, i podwyższony z odpowiednimi zmianami wagi. No i oczywiście już takim sygnałem całkowicie alarmującym jest pojawienie się myśli i tendencji samobójczych. Czyli to takie objawy zespołu depresyjnego pokrótce, które powinny skierować nas jak najbardziej do psychiatry. No i oczywiście z depresją bardzo często współistnieje lęki. To jest bardzo duża część objawów właśnie u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, czyli odczuwanie takiego uporczywego lęku, niepokoju w środku, wrażenie, że coś się zaraz wydarzy, chociaż tak naprawdę nic się takiego w tej chwili nie dzieje. I temu towarzyszą też takie objawy z ciała, czyli pacjenci mówią, zaczynam się pocić, szybciej bije mi serce, właśnie zaczynają się też jakieś dolegliwości brzuszne, ucisk w klatce piersiowej, więc pojawiają się też wtórnie do tego takie objawy z ciała. Czy te objawy powinny nam zasugerować jak najbardziej wizytę u psychiatry. Dziękuję za odpowiedź. Czy lekarz gastrolog może spróbować sam podziałać bez skierowania, jeszcze przed skierowaniem pacjenta do psychiatry i podać jakieś leki przeciwdepresyjne pacjentowi, który przychodzi do niego z zespołem jelita drażliwego?
Z uwagi na fakt, że właśnie zespół jelita drażliwego no, jest zaburzeniem wynikającym właśnie z tych nieprawidłowości funkcjonowania zarówno naszego mózgu, jak i jelit, to oczywiście no, leczenie i postępowanie w tej chorobie leży również w gestii gastroenterologa. I ja też no, staram się dokładnie mojego pacjenta poznać, prawda, i oczywiście jak widzę symptomy mocno sugerujące typowy zespół depresyjny, prawda, też nietypowy, bo bóle brzucha też mogą być maską depresji, prawda, nietypowym takim objawem. Więc jeśli mocno ta relacja pacjenta sugeruje, że zmaga się z zespołem depresyjnym, to no zdecydowanie kieruję do moich kolegów psychiatrów, którzy no dysponują szerszymi narzędziami, doświadczeniem i możliwością zebrania szerszego wywiadu, prawda, psychologicznego, psychiatrycznego. Natomiast nawet jeśli pacjent no, wydaje się, że nie cierpi na klasyczną depresję, to leczenie tej sfery związanej z nadwrażliwością trzewną i zaburzeniem komunikacji między mózgiem i jelitem też jest no, immanentnym elementem terapii tej IBS, prawda, tej choroby. Także jak najbardziej, bardzo często gastroenterolog sięga po leki, które modulują układ nerwowy jelitowy i tę nadwrażliwość trzewną. Mamy do dyspozycji takie preparaty o udowodnionej skuteczności w niektórych postaciach zespołu jelita drażliwego. I no rzeczywiście są to w większości leki z grupy leków przeciwdepresyjnych, aczkolwiek gastrolog, jak wspomniałam, nie leczy depresji, tak? Te dawki i sposób przyjmowania leków ze wskazań tych związanych z nadwrażliwością trzewną różni się od dawek i sposobu postępowania, który prowadzi psychiatra tego postępowania dedykowanego no, na przykład depresji, prawda? Także ja zawsze tłumaczę pacjentom, jeśli taki lek im przepisuję, że to nie po to, żeby leczyć depresję, bo ja nie mam prawa rozpoznawać takiej choroby, tak, w tym danym momencie, tylko po to, żeby właśnie modulować ten układ nerwowy jelitowy. I rzeczywiście są to preparaty, które bardzo często no, zmieniają zupełnie na lepszą jakość życia chorych, którzy już długiego czasu zwykle borykają się ze swoimi objawami. No, leki często są takie standardowo stosowane, nieskuteczne i dopiero właśnie wkroczenie na tę ścieżkę terapii modulującej tę komunikację między mózgiem i jelitem, no zmienia zupełnie, jakby poprawia bardzo istotnie jakość tego życia, tak, i eliminuje objawy bardzo często, także no, pacjenci pod warunkiem, że zaufają, bo nie każdy pacjent jest otwarty, prawda, na stosowanie tego typu terapii tak od razu, prawda, na dzień dobry. Jeśli zaufają i rzeczywiście będą przyjmowali zgodnie ze wskazaniami te preparaty, to często naprawdę jest to sukces, duży sukces leczniczy, prawda? To też pewnie moja koleżanka o tym za chwilkę powie, ale podkreślę to już teraz. Leki, które stosujemy z tej grupy właśnie w leczeniu zespołu jelita drażliwego, to nie są leki uzależniające, to nie są psychotropy, jak czasami pacjenci się boją, że dostałem psychotropy, prawda? Bo jest to lek działający na układ nerwowy. Nic bardziej błędnego. Wierzę, że doktor Karolina, moja koleżanka, za chwileczkę tutaj szczegółowiej na ten temat opowie. I mamy taką sytuację, że pacjent przychodzi do gastrologa, ale jednak w którymś momencie lekarz gastrolog kieruje go do lekarza psychiatry. I taki pacjent zastanawia się często, ale jak to będzie w ogóle pierwsza wizyta, często jest to pierwsza wizyta u psychiatry. Wiele osób odczuwa przed tym lęk. Czy pani doktor Karolina Sapota-Zaręba mogłaby powiedzieć, jak taka wizyta się odbywa i czy trzeba się jakoś specjalnie do niej przygotować? Pewnie, jak najbardziej. Wiele obaw pacjentów wiąże się z pierwszą wizytą u psychiatry. Oni zawsze wchodzą tak mocno zestresowani, siadają, biorą głęboki oddech i dopiero zaczynamy. Pierwsza wizyta u psychiatry trwa zazwyczaj około godziny, czyli to jest takie dłuższe spotkanie, podczas którego my zbieramy taki szczegółowy wywiad dotyczący tego, z jakimi objawami pacjent się zgłasza teraz, ale no też zbieramy szeroki wywiad, jeżeli chodzi o jakąś przeszłość pacjenta, czy się kiedykolwiek leczył, czy kiedykolwiek te objawy już się pojawiały, czyli jakby dosyć szeroko dopytujemy, pytamy też o historię rodzinną pacjenta, o jego funkcjonowanie codzienne, o jego towarzyszące choroby somatyczne, czy przyjmuje jakieś leki, czyli jakby dużo jest elementów, o które musimy w trakcie tej wizyty podopytywać.
I potem po takim szerokim wywiadzie z pacjentem staramy się podsumować to, co zbadaliśmy, czyli jakie objawy u pacjenta stwierdzamy, na jaki zespół psychopatologiczny nam się to składa. No i potem przychodzi taka najważniejsza w sumie część wizyty, czyli jakby podsumowanie tego, no i takie powiedzenie pacjentowi, co dalej. Co dalej i też taka psychoedukacja, czyli jakby z czym się te objawy wiążą i jak my możemy na te objawy pomóc. Czyli w zasadzie naprawdę nie ma się czego bać. Badanie psychiatryczne jest rozmową taką dosyć szczegółową, ale po prostu zebraniem takiego szczegółowego wywiadu z pacjentem. I warto pewnie zabrać całą dokumentację medyczną. Warto zabrać dokumentację. I jeszcze dodam, że bardzo lubię, jak pacjenci przychodzą, bo w tym stresie pacjenci bardzo często zapominają wielu rzeczy, zapominają tych objawów i to gdzieś tam dopiero potem się przypomina, więc często pacjenci przychodzą z wypisanymi rzeczami i to jest bardzo pomocne, szczerze mówiąc, bo wtedy więcej jesteśmy w stanie wyłapać. Więc przychodzi pacjent, jest już u psychiatry, jest po pierwszej wizycie, dostał leki od lekarza psychiatry, bierze od lekarza gastrologa też. No i tak, mija tydzień, no jemu się nie poprawia. Czy to znaczy, że leki psychiatryczne od psychiatry nie działają? No właśnie, tutaj jest ogromna rola właśnie tej psychoedukacji, żeby pacjent wiedział, jakie leki bierze, jak one będą działały i z czym to się wiąże. Więc jeżeli chodzi o te leki przeciwdepresyjno-przeciwlękowe, to one nie zaczynają działać od razu. Nie spodziewamy się efektu kolejnego dnia, czy nawet po kilku dniach. Taki minimalny czas, kiedy możemy zobaczyć poprawę, to są 2-4 tygodnie. To jest taki pierwszy moment, więc zwykle spotykamy się z pacjentem na kolejną wizytę po 4 tygodniach i wtedy oceniamy sobie, czy pacjent wstępnie na ten lek odpowiedział, bo to będzie taka wstępna odpowiedź, zazwyczaj to nie będzie jeszcze taka duża, pełna poprawa i decydujemy, czy ta tolerancja leku jest dobra, czy zostawiamy ten lek, czy zwiększamy dawkę. Czyli jakby ten czas oczekiwania jest troszeczkę dłuższy, nic tutaj nie ma od razu. Leki przeciwdepresyjne nie są lekami do brania doraźnego. Tutaj jest potrzebne codzienne, regularne branie, żeby ten efekt zaobserwować. Więc pacjenci często robią taki błąd, że właśnie po tygodniu nie widzą objawów, no więc odstawiają ten lek, bo on nie działa. Więc właśnie tak nie robimy, na ten efekt trzeba troszeczkę poczekać, żeby ocenić, czy ten lek u danego pacjenta działa. I tutaj od razu mówiąc o takich mitach związanych z tym leczeniem przeciwdepresyjnym, bo pacjenci często obawiają się, czy te leki mnie uzależnią, czy ja już będę musiał brać je zawsze. Więc nie, te leki nie mają takiego mechanizmu i absolutnie pacjenta nie uzależnią, tego się nie należy obawiać. No, tak jak potwierdza i pani doktor psychiatra, i pani doktor gastrolog, leki, które będą stosowane, nie uzależniają, nie są też żadnymi psychotropami, nie zmienią naszej osobowości, tylko poprawią jakość naszego życia. Mamy sytuację, kiedy tak, pacjent jest zaopiekowany już właśnie gastrologicznie, jest zaopiekowany psychiatrycznie. Czy warto, żeby pacjent w takiej sytuacji brał udział też w psychoterapii? Czy psychoterapia w jakiś sposób może pomóc przy zespole jelita drażliwego? Ja od razu też się do odpowiedzi zgłaszam, chociaż to generalnie większe pole zainteresowania pani doktor Karoliny. Sapoty Zaręby. Natomiast ja jestem wielkim fanem, jeśli tak można kolokwialnie troszkę to nazwać, wielkim fanem psychoterapii w zespole jelita drażliwego, ponieważ też no, obserwuję już w tej grupie moich pacjentów, myślę, że to już no, w grube setki idzie liczba osób z zespołem jelita drażliwego, jeśli nie w tysiące, którymi w tej tak zwanej mojej karierze się zajmowałam, więc ja obserwuję naprawdę no, cuda niekiedy po wyniku tak poddania się psychoterapii. I rzeczywiście mamy też na to twarde dowody naukowe, że jest to no, jedna z najlepszych metod pod względem efektywności, skuteczności działania w tym wskazaniu. Przy czym ważne, i to też pewnie za chwilkę pani doktor psychiatra potwierdzi, że to nie jest wszystko jedno, jaka psychoterapia, tak? Tylko no, wiemy, że najlepsze efekty uzyskuje się, jeśli pacjent jest poddawany tejże psychoterapii w tak zwanym nurcie behawioralno-poznawczym. Tak? I rzeczywiście, oczywiście to nie jest
cudowne dotknięcie czarodziejskiej różdżki, prawda? I jest to jakiś proces, to nie jest tabletka, którą się łyka i efekt jest natychmiastowy. Natomiast pacjenci, którzy rzeczywiście odważą się na to i podejmą ten trud, bo jest to, no, jest to też z ich strony no, dużo energii, prawda, czasu i sił trzeba włożyć, żeby przez ten proces przejść, ale jeśli rzeczywiście to podejmą, to te długofalowe efekty są naprawdę bardzo często fenomenalne. Tak? Oczywiście też bardzo ważne są kompetencje psychoterapeuty, bo tutaj to musi być osoba rzeczywiście bardzo merytoryczna, przygotowana i doświadczona w prowadzeniu tego rodzaju chorych właśnie w tym nurcie psychoterapii. Czyli tak naprawdę taka współpraca między drugą nawet specjalistów, tak? Psychoterapeuta, lekarz, psychiatra, lekarz, gastrolog, pod taki zespół cały no, można myślę, stworzyć. Myślę, że więcej, jeśli mogę prosić, bo tutaj jeszcze dietetyk może bardzo dużo podziałać, tak. Bo tutaj dietoterapia właśnie w zespole drażliwego to jest już ogromna rola, jakby no, takie podstawy są bardzo ważne. Tego, jakby nie tylko lekarze, ale to, żeby właśnie była odpowiednia dieta, była aktywność fizyczna, to są takie zupełne podstawy w zespole drażliwego. Jeśli tam o to nie zadbamy, no to też ta reszta może nie do końca pomóc. Natomiast jeszcze odnosząc się do tej psychoterapii, więc rzeczywiście tutaj jest ogromna rola psychoterapii w zespole jednodrażliwego, no bo tak jak też sobie powiedzieliśmy o tych przyczynach, tutaj bardzo dużą rolę odgrywają te różne czynniki stresowe, te różne doświadczenia z przeszłości, które się potem przekładają na te objawy. I taką terapią najbardziej tutaj udowodnionej skuteczności są właśnie te metody terapii poznawczo-behawioralnej, różne techniki radzenia sobie ze stresem. Też psychoterapia psychodynamiczna jest gdzieś tam wymieniana. Bardzo dużo badań ma też hipnoterapia. I tutaj też warto z takiej metody skorzystać, bo rzeczywiście w zespole jelita drażliwego ma to potwierdzoną skuteczność. No tak, tylko to są takie no trochę, jak to powiedzieć, płonne nadzieje, bo znaczy nadzieje, no to są fajne słowa, które wypowiadamy, prawda, bo rzeczywiście w większości zaleceń, które eksperci formułują odnośnie leczenia, prawda, czy tam na szczeblu wręcz europejskim i światowym, ta hipnoterapia medyczna zaiste ma bardzo mocną pozycję i wysoką skuteczność, natomiast kłopot jest no, podstawowy w Polsce, po prostu jest bardzo słaba dostępność do wykwalifikowanych, certyfikowanych hipnoterapeutów medycznych, bo no dodajmy, że to nie chodzi o pierwszego lepszego hipno... Kogoś, nie idziemy do wróżek. Hipnozą, prawda? Tak. Nie idziemy do wróżek, nie idziemy do kogoś po weekendowym kursie hipnozy, prawda? Tylko to musi być rzeczywiście profesjonalista, prawda? I dopiero wtedy możemy liczyć na jakieś efekty. Także no, ta dostępność do hipnoterapii jest póki co w naszym kraju bardzo, bardzo ograniczona, ale jest to rzeczywiście no, bardzo skuteczna metoda leczenia. Ja jeszcze nawiążę, pojawiło się przed chwilą zalecenie aktywności fizycznej. Więc pacjent dostaje od lekarzy zalecenie takie, że no, musi zacząć się ruszać, tak? To mu przyniesie też ulgę w jego dolegliwościach. No ale jak to jest w ogóle związane z jelitem? Może pani gastrolog zacznie? Znowu, no, mamy bardzo szeroko dostępne dane, prawda, z różnych badań, prób klinicznych, które zdecydowanie mówią, że tlenowa, racjonalna oczywiście, aktywność fizyczna poprawia efekty leczenia zespołu jelita drażliwego. Tak, już wiemy dobrze o tym efekcie takim relaksacyjnym, prawda, aktywności fizycznej, ale realnie wpływa to również na motorykę jelit, na sposób, w jaki jelito pracuje. Oczywiście powinna być to aktywność dostosowana do możliwości pacjenta, to nie chodzi o to, żeby wyciskać na tej siłowni, nie wiem, jakieś sztangi, prawda, 5 razy w tygodniu. Także to nie chodzi o to, żeby trening był jakiś bardzo, bardzo siłowy i bardzo wyczerpujący, tylko no, regularnie, ale w sposób gdzieś tam systematyczny i taki racjonalny, najlepiej wybrać aktywność, która też sprawia przyjemność, prawda, także tutaj na pewno jest to istotne i warto też wspomnieć, że problemy z nadwagą i otyłość też bardzo istotnie zwiększa ryzyko zespołu jelita drażliwego. Także tutaj ważnym zaleceniem u osób, no, które te wskaźniki masy ciała mają ponad tej górnej granicy normy, ponad górną granicę normy, że bardzo istotnym elementem jest również no, próba redukcji, racjonalna próba redukcji masy ciała, prawda? I w tym również aktywność fizyczna jak najbardziej pomaga. Kończymy pierwszą część dzisiejszego webinaru i przechodzimy do Państwa pytań.
I pani Małgosia pyta, panią gastrolog, przy IBS wersja D, kiedy symptomy zaostrzają się przed stresującą sytuacją, na przykład przed wyjazdem, czy można zażyć loperamid na zaś, kiedy jeszcze biegunka się nie zaczęła, ale wiem, że jest duża szansa, że będzie miała miejsce? Jak najbardziej. Loperamid, no, to jest taki preparat, substancja, która oczywiście no, nie leczy zespołu jelita drażliwego jako takiego, natomiast rzeczywiście może być to lek stosowany objawowo, a nawet regularnie w sytuacjach, kiedy jesteśmy w stanie przewidzieć nasilenie objawów w określonych określonych sytuacjach, prawda, warunkach i okolicznościach, określonych warunkach i okolicznościach. Także jest to generalnie bezpieczny preparat, tylko no, trzeba najlepiej w porozumieniu ze swoim lekarzem gastroenterologiem, a także obserwując reakcję jelit na ten lek, odpowiednio dobrać dawkę, tak żeby nie doprowadzić do zaparć na przykład, prawda, bo zbyt wysoka dawka może spowodować, że przez kilka dni na przykład nie będzie wypróżnienia, to też nie o to nam chodzi, prawda? Mhm. Ale zazwyczaj no, ta jedna tabletka przyjmowana nawet codziennie, bo są i tacy chorzy, którzy wymagają tego preparatu tak często, bardzo istotnie no, pomaga funkcjonować, a właśnie w szczególności jak tę korelację z nasileniem objawów pacjent odczuwa, wyczuwa, prawda? I potrafi przewidzieć. Także jak najbardziej jest to uznany preparat i dopuszczony do stosowania zarówno tak doraźnie, objawowo, sporadycznie, jak i nawet w sposób bardziej systematyczny. W ogóle zachęcamy Państwa, jak mają Państwo pytania konkretne o jakieś leki, udać się po prostu do swojego lekarza prowadzącego, dlatego że on tak naprawdę najlepiej odpowie na Państwa pytanie i dostosuje leki i dawki leków do Państwa sytuacji. Pani Magdalena Wysocka, czy mając nerwicę lękową, długotrwały stres, napięcia mogą powodować ściśnięcie jelit i ból w tym miejscu. Jak sobie z tym poradzić? Pani doktor Karolina Sopota-Zaręba, czy rzeczywiście tak może się dziać? Tak, jak najbardziej w zaburzeniach lękowych, czyli tej tak zwanej nerwicy lękowej, mogą pojawiać się objawy brzuszne, czyli właśnie objawy ucisku w jamie brzusznej. Jak sobie z tym poradzić? No tutaj w zaburzeniach lękowych po prostu dobieramy leki, najczęściej są to leki z grupy SSRI, czyli selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, strasznie długa nazwa, ale też inne leki, czyli jedna rzecz to są odpowiednio dobrane leki, a druga rzecz w zaburzeniach lękowych ogromna rola snów typowej psychoterapii i też kierujemy tych pacjentów na psychoterapię, co rzeczywiście poprzez takie oddziaływanie zmniejszające stres u pacjenta wpływa na tą oś jelitową mózgową i pozwala zmniejszyć te dolegliwości brzuszne. Czyli jak najbardziej dwie rzeczy, to jest wizyta u psychiatry, leki, jeżeli są wskazane, i skierowanie na psychoterapię. Natomiast jest też duża rola, pozwolę się też wtrącić troszkę, gastroenterologa, czy tam w ogóle leczenia gastrologicznego w takich sytuacjach. Oczywiście jest to postępowanie objawowe, ale bardzo często skuteczne, tak, pozwalające przerwać ten epizod, prawda, objawów psychosomatycznych w postaci silnych skurczowych bólów brzucha. Także mamy tu do dyspozycji leki z grupy tak zwanych spazmolityków o rozmaitej sile działania. Także warto też ze swoim lekarzem, gastroenterologiem porozmawiać. Mhm. Pytanie, które się pojawiało kilka razy, dotyczy SIBO i jak się różnicuje zespół jelita drażliwego od SIBO? Co to jest SIBO? No, bardzo dobre pytanie, proszę o następne, mówiąc żartobliwie. To znaczy, wiedzą Państwo, często bardzo ciężko jest tak ostro rozdzielić oba zaburzenia, bo no, nie mieliśmy czasu tutaj aż tak szeroko poopowiadać o spektrum możliwych przebiegów, typów przebiegu zespołu jelita drażliwego, ale niezmiernie często zaburzenia czynnościowe przebiegają z towarzyszącą dysbiozą, czyli nieprawidłowościami w zakresie tych proporcji różnych bakterii zamieszkujących przewód pokarmowy. I zespół SIBO, to znowu skrót od angielskiej nazwy tego zaburzenia, po polsku znowu ona jest bardzo długa, zespół rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, tak? Innymi słowy zespół SIBO. Więc jest to jedna z form dysbiozy, prawda? W której dochodzi do nadmiernego przerostu pewnych bakterii fermentujących, nie? Czyli takich, które przerabiają najczęściej węglowodany, czyli różnego rodzaju fermentujące cukry trafiające do naszych jelit, przerabiają na gazy, mówiąc takim bardzo prostym językiem.
językiem, ale myślę, że jest to zrozumiałe. I te gromadzące się w jelicie gazy, prawda, powodują jeszcze dodatkowe objawy. Najczęściej są to wzdęcia, czy to nasilenie bólu brzucha, które i tak w zespole jelita drażliwego są bardzo dokuczliwe. Mogą nasilać zaburzenia rytmu wypróżnień. Więc nie zawsze my wiemy, co było pierwsze, jajko czy kura, tak? Bo zarówno zaburzenia czynnościowe jelit, w tym IBS, mogą dawać w konsekwencji różnego rodzaju dysbiozy, w tym zespół SIBO, jak i zespół SIBO spowodowany jakimiś innymi czynnikami, na przykład nieracjonalną antybiotykoterapią czy przyjmowaniem innych preparatów w przeszłości, prawda? Zespół SIBO też może wygenerować i być powodem wystąpienia zaburzeń czynnościowych. Także często jest to taka trochę błędne koło, błędna pętla, prawda? Wzajemnie napędzających się patologii i nieprawidłowości. Więc my nie zawsze tak naprawdę możemy, potrafimy, a nawet nie zawsze jest to konieczne, żeby rozróżniać te dwie sprawy. Oczywiście mamy do dyspozycji pewne testy, które pozwalają nam tak czarno na białym potwierdzić, że mamy do czynienia z tym rodzajem dysbiozy, czyli zespołem SIBO. Teraz złotym standardem jest test oddechowy, taki diagnostyczny test oddechowy wodorowo-metanowy, czyli badający te dwa główne gazy produkowane przez te rozrośnięte bakterie, wodór i metan, prawda? Ale nie zawsze też ten test zlecamy pacjentowi, bo w sytuacjach, kiedy obraz kliniczny, czyli te objawy są tak typowe, tak klasyczne, prawda, że nic innego w zasadzie nie może w ten sposób przebiegać, czasami odstępujemy od tej diagnostyki takiej ściśle dedykowanej zespołowi SIBO, prawda? I od razu podejmujemy leczenie empiryczne. Także odpowiadając na to pytanie, są to tak ściśle związane patologie, zaburzenia, że najczęściej nie ma powodu ich jakoś bardzo, bardzo rozgraniczać, prawda? Dużo pytań było podobnych do pytania pani Katarzyny Kawy. Jaki wpływ ma IBS na miesiączkę i czas przed nią? Czy może zaostrzyć PMS do tego stopnia, że w tym czasie ciężko jest funkcjonować, pojawia się ogromny ból, skurcze w podbrzuszu i kręgosłupie? Dodatkowo były też pytania właśnie o związek, czy menopauza ma też wpływ na pojawienie się zespołu jelita drażliwego. Tak w jedno to pytanie wszystko wrzucę. Na pewno nie ulega wątpliwości, że żeńskie hormony płciowe i nasz żeński cykl płciowy miesięczny bardzo istotnie rzutują na sposób, w jaki funkcjonuje nasze jelito, nasz przewód pokarmowy, mówiąc szerzej. Już tu na początku pani doktor psychiatra też mówiła, że tę oś komunikacji między mózgiem a jelitem regulują bardzo różne czynniki, między innymi są to czynniki hormonalne. A żeńskie hormony płciowe, tak jak powiedziałam, mają tu bardzo ważne znaczenie, prawda? Więc wiele kobiet rzeczywiście notuje i manifestuje nasilenie dolegliwości w przebiegu zespołu jelita drażliwego w tych newralgicznych momentach cyklu płciowego. Więc bardzo często jest to ten czas miesiączki albo te kilka dni przed miesiączką, prawda? Wówczas dolegliwości istotnie wzrastają i wpisują się w ten obraz tego zespołu napięcia przedmiesiączkowego, prawda? Często również symptomy są bardziej wyrażone w okresie owulacji albo w okresie okołoowulacyjnym, prawda? Także te obserwacje są jak najbardziej tutaj słuszne i należy tutaj też powiedzieć, że są takie badania epidemiologiczne, które mówią, że kobiety chorują dwukrotnie częściej na zespół jelita drażliwego, tak? Prawdopodobnie jest to właśnie związane z tym wpływem żeńskich hormonów płciowych, natomiast mężczyźni oczywiście też chorują i być może te statystyki są troszkę przekłamane z racji takiej, że mężczyźni gdzieś mają więcej oporów w mówieniu o tego rodzaju kłopotach, traktując je jako coś bardzo takiego wstydliwego wręcz, także trudno powiedzieć, czy to jest aż dwukrotna przewaga kobiet nad mężczyznami w zespole jelita drażliwego, natomiast na pewno takie tendencje tam są wyraźne, prawda? Tu warto też powiedzieć, że jeśli
te dolegliwości bardzo istotnie są zaznaczone w tych punktach cyklu płciowego, o których powiedziałam. Warto również zasięgnąć opinii ginekologa, bowiem bywa tak, że taka patologia, jaką jest endometrioza, może też imitować zaburzenia czynnościowe jelit, prawda? Albo nakładać się, jedno drugiego nie wyklucza, prawda? Nakładać się na zespół jelita drażliwego bądź inne formy tychże zaburzeń. Także ta diagnostyka ginekologiczna pod kątem endometriozy też tutaj jest zasadna. Tak? W endometriozie takiej jelitowej, kiedy wszczepy endometrium w obrębie ściany jelit obserwujemy, te objawy jelitowe zwykle są bardzo, bardzo takie burzliwe i rzeczywiście nasilają się przede wszystkim w okresie krwawienia miesięcznego. Pytanie do dr Karoliny Sopoty-Zaręby. Czy jeżeli rok po skończeniu terapii u syna powróciły objawy z ciała, czyli rozumiem znowu jakieś sytuacje z układem pokarmowym, z bólem brzucha, czy to znaczy, że terapia jest nieskończona i powinien wrócić na terapię, czy dokąd powinien się udać, co zrobić w takiej sytuacji? Ale terapia ma, pani na myśli farmakoterapię czy psychoterapię? Mam terapię psychologiczną, więc podejrzewam, że chodzi to o psychoterapię. No jak najbardziej, tutaj by się trzeba było bardziej pochylić nad tym, co wywołało ten nawrót objawów. Natomiast być może będzie to wskazanie do powrotu na psychoterapię, być może do włączenia leków. No tutaj trzeba by było zrobić dokładne badanie, zebrać dokładny wywiad, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Ale jeżeli objawy nawróciły, no to jak najbardziej trzeba się udać ponownie po pomoc. Niestety te w zaburzeniach lękowych nawrotowość tych objawów jest bardzo duża. Dlatego jakby warto podkreślić, że psychoterapia daje takie największe szanse, żeby utrzymać jak najdłuższą remisję. Dlatego tak warto z tego skorzystać, natomiast mimo tego rzeczywiście objawy mogą nawracać. Pani Kasia Lu taki komentarz nam zostawiła, że jestem w terapii, co również sobie chwalę. Uważam, że każdy chory na przewlekłą chorobę powinien mieć wsparcie co najmniej psychologa. Czuję ten balans mózg-jelito. I takich opinii mamy kilka, więc fajnie sobie to przeczytać i zobaczyć, że to rzeczywiście działa. Tak, w idealnym świecie, wejdę słowo tylko, w idealnym świecie, którego no póki co jeszcze w Polsce nie mamy, niestety, w tym względzie, rzeczywiście ta opieka nad pacjentem z IBS-em powinna być naprawdę wielowymiarowa i to, o czym Weroniko powiedziałaś, ten taki team, ten taki zespół złożony właśnie z gastroenterologa, z psychiatry, z psychoterapeuty, z dietetyka, z fizjoterapeuty, bo tutaj też pewna rola fizjoterapii w niektórych postaciach zespołu jelita drażliwego ma znaczenie, no to naprawdę no byłoby coś cudownego, tak? No, natomiast niestety w naszym kraju jeszcze dużo jest tutaj do zrobienia na tej płaszczyźnie, zwłaszcza, że no pewne formy leczenia nie są chociażby refundowane, prawda? Więc to też jest jakieś tam ograniczenie w dostępie do tych opcji. No właśnie, myślę, że tutaj jakby mówimy tak rzeczywiście pięknie o tej psychoterapii, żeby kierować, natomiast ogromnym problemem jest koszt psychoterapii, tak? Bo na NFZ dostać się na psychoterapię to no można powiedzieć, że graniczy z cudem, kolejki są ogromne, oczekiwanie jest bardzo duże, więc tutaj jest ten problem, że widzę u pacjenta wskazanie do podjęcia psychoterapii, ale po prostu pacjenta na to nie stać, bo to są ogromne, ogromne koszty, więc niestety właśnie w naszym kraju ciężko jest się leczyć kompleksowo, można powiedzieć. Ale też wspominała Pani wcześniej o tym, o dużej roli psychoedukacji, więc również takie grupy psychoedukacyjne, grupy wsparcia też działają, na pewno nie za taką cenę, co psychoterapia, a tam również pacjent może się nauczyć wielu praktycznych rzeczy, może lepiej zrozumieć swoją chorobę, poznać różne narzędzia. Już niedługo w dialogu też psychoedukacyjne grupy wsparcia ruszają, więc będzie i taka forma pomocy, o której chciałam powiedzieć. Być może rzeczywiście jest też potrzeba na psychoedukacyjną grupę wsparcia dla osób z zespołem jelita drażliwego. Och tak, ja tu będę bardzo kibicować tej inicjatywie. Badania, jeśli mogę jeszcze się wtrącić, nawet taki artykuł w Psychiatrii Polskiej, tam bodajże w 2015 roku opublikowany, gdzie badano właśnie wpływ psychoedukacji na jakość życia pacjentów z IBS-em. I tam wzięto grupę pacjentów z poradni gastroenterologicznej i
oceniamy ich w takim kwestionariuszu jakości życia jakby przed tą psychoedukacją i po, 6 miesięcy po. I rzeczywiście zauważono, że sama ta psychoedukacja dawała ogromną poprawę jakości życia tych pacjentów. Także psychoedukacja w trakcie wizyty, mamy jeszcze rozmowy z pacjentem, też pacjenci dostawali takie materiały pisemne, a myślę sobie, że taka grupa psychoedukacyjna, gdzie pacjenci mogą się też wymieniać swoimi doświadczeniami różnymi, to już jest w ogóle wspaniała sprawa dla pacjentów. Tak, więc zapraszamy do śledzenia naszego fanpage'u na Facebooku i na Instagramie Centrum Terapii Dialog. Tam na pewno będą bieżące informacje zamieszczane również o edukacyjnej grupie wsparcia. Zapraszam też na Instagram pani doktor Karoliny Radwan, tam też pani doktor dużo psychoedukuje i edukuje na temat właśnie zespołu jelita drażliwego, więc warto sobie przejrzeć różne wpisy i też zobaczyć, być może coś będzie takiego, co przemówi właśnie akurat do pana, pani. To taka też jedna ze wskazówek. No i jeżeli też chodzicie już do gastrologa, gastrolog kieruje was do psychiatry, to zapraszamy do nas, najlepiej do poradni nerwic i lęku. Tam można umówić wizytę z lekarzem psychiatrą, który na pewno weźmie pod uwagę wszystkie wasze dolegliwości. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby mieć ze sobą dokumentację medyczną, wszystkie badania, a na pewno stworzy się fajny team z lekarzem gastrologiem i lekarzem psychiatrą, tak żebyście się dużo lepiej poczuli. Niestety, czas jest nieubłagany i nasz webinar dobiegł końca bardzo szybko dzisiaj. Dziękuję bardzo pani doktor Karolina Radwan, gastrolog dzisiaj była moim gościem i pani doktor Karolina Sapota-Zaręba, lekarz psychiatra z Centrum Terapii Dialog. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia.